witam Państwa. Telewizja Salve objęła patronatem konferencję Być kobietą urzekającą. 17 września w Warszawie w Kolegium Bobolanum spotkają się kobiety i no właśnie, o czym będą dyskutować i co będą mogły usłyszeć. Rozmawiamy z naszymi gośćmi Ewelina Hełstowska, Emilia Szota i Mała Zosia. Witam serdecznie, drogie panie. Witam, dzień dobry. No właśnie, co będą mogły usłyszeć uczestniczki tej konferencji? Przede wszystkim zapraszamy serdecznie na bogate warsztaty, praktyczne zajęcia indywidualnie prowadzone już z naszymi prelegentkami oraz świetne wykłady, które poprowadzą m.in. Agata Puścikowska, Patrycja Hurlak, pani Ania ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz Malika Sacewicz. Czyli teoria i praktyka, skoro i wykłady, i warsztaty. A tak już konkretnie, o czym będą te warsztaty i wykłady? Mamy bardzo bogaty program na tej konferencji. Generalnie wykłady będą poświęcone przemianie kobiety. O tym, jak kobieta zmienia się pod wpływem działania i pod wpływem Pana Boga. Też będziemy chciały wspomóc Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz Kuchnię Czerwony Rower. Natomiast jeżeli chodzi o wykłady, to też będą do wyboru, tak, będzie warsztat, gdzie będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat jedzenia. Będzie warsztat, które poprowadzą dziewczyny, które prowadzą już bloga Jestem kobietą, noszę spódnicę, czyli o godnym ubiorze, o sztuce ubioru, o tym, jak mamy się prezentować, zarówno w takim stylu codziennym, casualowym, jak i na wielkie wyjścia. Czyli coś dla ciała, coś dla ducha. W takim razie czym różni się ta konferencja od innych wielu konferencji organizowanych dla kobiet? Jest przede wszystkim konferencją dla kobiet z wartościami, konferencją chrześcijańską, łączącą sferę duchową z cielesnością. Bo znajdziemy na konferencji różnego rodzaju stoiska, stoiska z biżuterią, stoiska kosmetyczne, wizerzystów, fryzjerów, jednym słowem strefę piękna. W opisie Państwa konferencji wyczytałem, nie oddzielamy sfery duchowej od cielesnej, ale pragniemy przedstawić ich harmonię. Czy w takim razie właśnie w tym chrześcijańskim, nazwijmy to, rozumieniu, przeżywaniu kobiecości ciągle jednak dominuje właśnie taki trochę podział i czasami niedowartościowanie no, albo tej cielesności, albo właśnie duchowości kobiet, dlatego potrzeba właśnie takich konferencji? Tak, wydaje nam się, że popadamy w pewnym momencie w skrajności, że albo już konferencja jest poświęcona tylko i wyłącznie sferze cielesnej, czyli dbanie o siebie. Tak, dbanie o siebie, albo tylko sferze duchowej. Czasami też z takimi stereotypami się spotykamy, że kobiecie katoliczce, chrześcijance nie wypada się wystroić, nie wypada się pomalować. Oczywiście też no, z różnymi opiniami się spotykamy. Natomiast w drugą stronę, że przesadzamy też z ubiorem, przesadzamy z makijażem w drugą stronę, tak? Czyli poszukiwanie złotego środka. Dokładnie. Tak. Natomiast no, wiemy, że oczywiście zaproszone są wszystkie kobiety, ale tak naprawdę dla kogo głównie jest przeznaczona ta konferencja? Wszystkie kobiety mogą przyjść? Zdecydowanie tak. Dostajemy... Nastolatka po babcie starszej? Tak, zdecydowanie tak. My tutaj nie robimy jakiejś furtki tylko dla kobiet 25+, absolutnie nie. Chcemy, aby kobiety dojrzewały do różnych myśli i też chcemy je prowadzić jakby za rękę i pokazywać to, że kobieta, która wierzy w Pana Boga, ma swoje wartości, też musi dbać o swój rozwój duchowy, ale też dbać o sferę zewnętrzną, bo jak nas widzą, tak nas piszą. No właśnie, zrównoważony rozwój. Tak. Czyli tak. Ciągle można powiedzieć, że jednak pokutuje trochę ten kompleks, przynajmniej części kobiet katoliczek, które właśnie jakoś starają się jakoś tak, no nie do końca żyć taką pełnią swojej kobiecości? Myślę, że czasami mamy my, katoliczki, z tym problem. Na koniec w takim razie proszę jeszcze kilka słów zachęty i przypomnieć, gdzie odbędzie się konferencja, cały dzień będzie odbywać się? Konferencja będzie trwała od godziny 10 do godziny 17, zakończy się wspaniałym uwielbieniem. Szczegółów nie będziemy teraz zdradzać. Czyli będzie też taka część modlitewna? Będzie, tak. Będzie modlitewna, będzie wesoła modlitewna część. Oczywiście też stricte kobieca. Zapraszamy wszystkie kobiety do Kolegium Bobolanum na ulicę Rakowiecką 61 w Warszawie 17 września. Czeka na Was wspaniały festiwal kobiet, bo to jest taki prawdziwy Dzień Kobiet, gdzie zostawiamy wszystkie troski, obowiązki męża, dzieci i po prostu oddajemy się tej świetnej atmosferze kobiet w gronie, no w licznym gronie kobiet, bo tak. Będzie około 200 uczestniczek. Czekają na uczestniczki wspaniałe prezenty, świetny poczęstunek, przerwa kawowa. Poczęstunek przygotował nam Czerwony Rower właśnie w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.
A gdyby jakaś kobieta słuchając teraz pani pomyślała, to nie dla mnie już, mi to już nic nie pomoże. Co pani powiedzą takiej osobie? Przede wszystkim to nie możemy osiąść na laurach i tak jak za słowami świętego, przepraszam, papieża Franciszka, po prostu trzeba zejść z kanapy. Nie jest dobrze siedzieć i osiąść na laurach, tylko iść do przodu, szukać nowej drogi dla siebie, bo my kobiety cały czas czegoś szukamy, do czegoś dążymy, a tutaj jest świetna okazja, aby faktycznie zainspirować się do działania, posłuchać ciekawych wykładów, fajnych warsztatów, a także otrzymać od licznego grona partnerów naprawdę bardzo wartościowe prezenty. No, wspaniale, gdybym był kobietą, już bym się zapisał i szedł na tą konferencję. Bardzo dziękuję. Przypomnę, Ewelina Chełstowska, Emilia Szota i mała Zosia były gośćmi naszego programu. Przypomnę, 17 września, Warszawa, Kolegium Bobolanum, konferencja Być kobietą urzekającą. Zapraszamy wszystkie panie.